Kościół naucza nas, że grzechy odpuszcza nam spowiedź, ale kara za grzechy doczesna pozostaje. Pielgrzymka jest formą pokuty właśnie. Chcecie się dowiedzieć, dlaczego tradycja jest lepsza? Widać, że po prostu ta świadomość religijna jest tak niska w tych grupach. To były jakieś wesołkowate piosenki z gitarą. My jak mieliśmy msze, to pozostałe grupy szły i potem musieliśmy to nadganiać, więc można to traktować jako dodatkową pokutę, bo na przykład nie mieliśmy postoju, musieliśmy iść ciągiem 14 km na przykład, tak? Biegali z flagami w trakcie mszy w koło tego ołtarza, który tam niby był. Pielgrzymka, której zabarwienie zmienia się z właściwego, czyli pokutnego, na spotkanie jakieś towarzyskie, spacerek towarzyski z Warszawy do Częstochowy, gdzieś tam w tle z jakimiś piosenkami. Jakby Pan Jezus chodził, umierał na krzyżu, a my byśmy w koło sobie biegali i się cieszyli i śmieszkowali. To jest w ogóle nie na miejscu kompletnie. To, że nie rozumiemy kompletnie wiary katolickiej. Pielgrzymka też jakby symbolicznie ma pokazywać, że jesteśmy tutaj przechodniami. Tak. Na ziemi jesteśmy pielgrzymami i zdążamy do nieba. To jest takie jakby namiastka tego, co człowiek idący do nieba może poczuć. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Ja jestem Natalia. I dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o tym, dlaczego warto iść na pielgrzymkę. Taki myślę, że temat na czasie bardzo, no bo za chwilę startują pielgrzymki i... Dzisiaj jest 20... który? Lipca. Jak to nagrywamy, jest chyba 23 albo 24, ale jak to wrzucimy, to pewnie będzie już przy początku sierpnia, więc tak tuż przed pielgrzymką. Sezon pielgrzymkowy, więc na gorąco, żebyście sobie sprawdzili, dlaczego warto iść na pielgrzymkę. My oboje byliśmy na pielgrzymce oczywiście tradycyjnej. I chcemy się tutaj podzielić takimi uwagami, czym jest pielgrzymka i naszymi odczuciami na temat całej pielgrzymki, tak? I dlaczego warto pielgrzymować akurat w grupie tradycyjnej, a w innych niekoniecznie. A, to tak, to taki dodatkowy akapit na końcu, tak? Więc jak chcecie się dowiedzieć, dlaczego tradycja jest lepsza niż nietradycja, to musicie zostać do końca i obejrzeć ten film do końca. Na starcie jeszcze tradycyjnie, tak jak zawsze, jeżeli nas nie zasubskrybowaliście naszego kanału jeszcze, to zachęcamy, żebyście to zrobili. Możecie też kliknąć w dzwoneczek i ustawić, żebyście dostawali po prostu wszystkie powiadomienia na temat naszych filmów. Wtedy YouTube będzie Was powiadamiał o każdym kolejnym filmie. Jak Wam film się spodoba, zostawcie łapkę w górę. I zachęcamy też do wspierania naszego kanału na Patronite. Chcemy się rozwijać i chcemy budować szerszą społeczność na polskim internecie dla katolików tradycji. I jakby od najmniejszego wsparcia wszyscy nasi widzowie, którzy nas wspierają, biorą udział w konkursie na Tradiboxa co miesiąc, tak? Tak jest. No, możecie sobie zobaczyć film z pakowania Tradiboxa na naszym kanale, jest to bardzo atrakcyjna paczka. Uruchomiliśmy też opcję wspierania na YouTubie niedawno. Możecie nas wesprzeć poprzez YouTube'a. Wtedy niestety YouTube nie pozwala, żeby wysyłać fizyczne prezenty osobom wspierającym. Tak jest w regulaminie YouTube'a. Więc osoby wspierające przez YouTube'a nie biorą udziału w Tradiboxie. Jak ktoś chce nas wesprzeć, to lepiej na Patronite. Ale na YouTube jest jedna niższa kwota. Możecie nas wesprzeć kwotą 2 zł. Tak, jakbyście chcieli 2 zł, no to nam to pomaga, a Wam nie robi podejrzewam dużej różnicy. Jeżeli doceniacie naszą pracę, to takie wsparcie również dziękujemy. No, możecie też zajrzeć na nasze Instagramy, wyświetlają się teraz w rogach i przejdziemy powoli do tematu odcinka. Pielgrzymka. Najpierw zaczniemy od swoich może odczuć, tak, co do pielgrzymki. Ja zacznę, bo ja pierwszy byłem na pielgrzymce w życiu. Ja byłem na pielgrzymce już jakiś czas temu, w 2016, tak? Dokładnie, dobrze, że pamiętasz. Byłem na pielgrzymce i uwaga. Zacznę od tego. Wiem, że dużo osób ma obiekcje do tego, że nie chce iść na pielgrzymkę, bo są warunki sanitarne, ciężkie, bo to jest duży wysiłek i tak dalej. Słuchajcie, ja jestem chyba osobą, ze wszystkich osób, jakie znam, najbardziej wygodnicką, jak chodzi o warunki sanitarne. No tak. Chyba tak, prawda? tak właśnie jest. Jak nie ma łazienki, nie ma łóżka, nie wiem, nie ma tych wszystkich rzeczy, takiej podstawy bieżącej wody i tak dalej, to ja kompletnie jakby się w tym nie odnajduję. Dla mnie takie rzeczy muszą być, po prostu, koniec. No to jak już jest ktoś wychowany po prostu od początku w takich warunkach, to ciężko potem czasami się przestawić. No tak. I ty właśnie odczuwasz chyba najmocniej. I czy to dobrze, czy to źle, to już to zależy. No, ja uważam, że dobrze, ale jak ktoś nie lubi, tak, to trudno. Ale nieważne. Przechodząc dalej. Ja jestem osobą najbardziej wygodnicką ze wszystkich, więc jeżeli ty myślisz, że warunki sanitarne są dla ciebie za ciężkie, to na pewno dla mnie są cięższe.
I skoro ja przeszedłem pielgrzymkę, to ty też myślę, że bez problemu ją przejdziesz. I ja bym w życiu sam z siebie nie poszedł na tę pielgrzymkę, bo dla mnie to był zawsze za duży wysiłek i zwłaszcza to, że trzeba spać pod namiotem i że nie ma łazienki. I jeszcze ty jesteś bardzo wrażliwy na ciepło, tak? A, na temperaturę. No, nie znoszę upałów. Nie znoszę upałów, tak. Co ma jeszcze ten związek z chorobą, tak swoją drogą. Tak. A no po prostu dla ciebie to mogło być też pod pewnymi względami niebezpieczne, jakbyś nie miał dobrej ochrony. Tak. Tak. No, pielgrzymka jest w sierpniu, a w sierpniu, jak wiemy, potrafią być upały potężne. Ale w każdym razie sam bym z siebie na pewno nie podjął takiej decyzji, gdyby mnie ktoś do tego nie zachęcił. Więc zachęciła mnie do tego znajoma, którą, jeżeli to ogląda, serdecznie pozdrawiam. Może ogląda. Ja też pozdrawiam. Zachęciła mnie do tego, żebym poszedł na pielgrzymkę. W sumie nie wiem, jak się dałem zachęcić, bo patrząc z perspektywy czasu, ciężko byłoby kogoś takiego jak ja do tego zachęcić. Ale kompletnie tego nie żałuję. I naprawdę polecam. Pielgrzymka jest faktycznie ciężka. Jest to bardzo duży wysiłek. To chodzenie tam jest znacznie cięższe niż wszędzie. Ale ma to kolosalne znaczenie. Zaraz powiemy dlaczego, tak? I dałem się wyciągnąć na tę pielgrzymkę. Nawet chciałem z niej zrezygnować po jednym dniu tak naprawdę. Bo dla mnie te warunki sanitarne i to wszystko, co tam się działo, było, przerastało w ogóle moje możliwości. Ale jak się okazuje, właśnie pielgrzymowanie to jest taka forma pokutowania, która pozwoli przekroczyć nawet swoje możliwości. Więc ją przeszedłem. I to może teraz powiesz, jak pierwszy raz poszłaś na pielgrzymkę. No ja poszłam na pielgrzymkę rok po tobie, w 2017, bo już wtedy się poznaliśmy. O tym planujesz wspomnieć? Tak. A, to dobrze, to ci nie będę psuć teraz. My poznaliśmy się w 2016, właśnie już to było pod koniec, jak ty kończyłeś mniej więcej pielgrzymkę i później poszliśmy razem. W 2017. To była moja w ogóle pierwsza pielgrzymka w życiu. Nigdy wcześniej nie byłam na żadnej pielgrzymce. Nawet nie wiedziałam za bardzo, jak to wygląda. Wiedziałam tylko, że idą tam jakieś grupy na jasną górę. Nawet nie wiedziałam, że się śpiewa albo cokolwiek. Wiedziałam tylko, że tam się spaceruje i tyle. I też nie wyobrażałam sobie, że będzie to tak ciężkie. Wydawało mi się, że to jest znacznie łatwiejsze, a później okazało się, że się myliłam. Warunki sanitarne nie są dla mnie aż takim problemem, jak dla ciebie przynajmniej. Chociaż wiadomo, no wolałabym mieć bieżącą wodę niż nie mieć, wolałabym mieć też ciepłe, miłe łóżeczko niż namiot, który rano robi się strasznie wilgotny i nieprzyjemny. Zwłaszcza jak są jeszcze zimne noce i temperatury tam chyba na niektórych pielgrzymkach to były takie już potężnie niskie, tak, nie? Tak, podchodzą, mi się wydaje, że 5 stopni nawet nad ranem. No, także, a jak ja jestem zmarzduchem, aha, to dla mnie jest to problem, ale no te skoki temperatur w sierpniu są tak duże, że no, nie jest to aż tak tragiczne, nawet dla osób, które nie lubią zimna. No i co tam jeszcze jest z takich niedogodności? Jedzenie jest z niedogodności bardzo okrojone. I też pamiętam, że stopy spuchły mi pierwszego dnia, bo nie byłam zupełnie przyzwyczajona do chodzenia. Tak, bo jak się wydaje, że to jest zwykłe chodzenie, to zupełnie nie jest zwykłe chodzenie. Pójdziecie na spacer 10 km i to będzie zupełnie co innego niż pielgrzymka wciąż. Tak. To jest zupełnie inny jakby rodzaj chodzenia. Mhm. No i też korzystałam wtedy z innego obuwia niż zwykle, chociaż było już rozchodzone, wiadomo, bo to akurat trzeba przed pielgrzymką trochę rozchodzić nowe obuwie, ale generalnie wszystko było cięższe niż wcześniej sobie to wyobrażałam na pielgrzymce. No, ale ja tak samo nie żałuję. Akurat na tej tradycyjnej pielgrzymce zwyczajów takich pielgrzymkowych, tradycyjnych jest więcej niż na zwykłych pielgrzymkach, wiadomo. Ale to za chwilę na końcu. Tak, tylko chciałam dorzucić, że śpiewa się tam pieśni patriotyczne też poza tradycyjnymi, co dla mnie było w ogóle nowością, bo poznałam bardzo dużo ładnych pieśni. Znaczy pieśni patriotyczne też są tradycyjne. No tak. No ale poza ale chodzi mi o to, że na zwykłych grupach się w ogóle tego nie śpiewa. No, dobrze. No i dalej, tak. Ogólnie po co są pielgrzymki? Może teraz do tego przejdziemy. To jest najważniejsze, tak. Po co jest pielgrzymka? Pamiętajmy tak, bardzo istotna rzecz. Kościół naucza nas, że grzechy odpuszcza nam spowiedź, ale to jest co do winy, ale kara za grzechy doczesna pozostaje. I taką karę należy odpokutować. Zbierając odpusty i właśnie ofiarowując Panu Bogu różne rzeczy, tak? Pielgrzymka jest formą pokuty właśnie, czyli odpokutowania swoich grzechów. Jest to bardzo duży wysiłek, który jednak możemy właśnie ofiarować w intencji pokutnej za swoje grzechy lub z jakiejś innej intencji na przykład też, tak? Jako taki wysiłek. To jest taka bardzo intensywna modlitwa po prostu, tak? Pewien rodzaj modlitwy. I po to jest główny cel w ogóle pielgrzymowania, czyli ta forma pokutna.
I to później dojdziemy do tego, jak jest z tymi pielgrzymkami tradycyjnymi, ale co ważne jeszcze, podczas pielgrzymki, przynajmniej tej tradycyjnej, nie wiem jak jest na innych, to cały ten dzień jest wypełniony modlitwą tak naprawdę. Poza tym, że się idzie, to się odmawia modlitwy, śpiewa się godzinki, odmawia się różaniec, codziennie się słucham mszy świętej, bo codziennie była msza święta tradycyjna, także cały ten czas jest dodatkowo wypełniony modlitwą i konferencjami. Można usłyszeć na duchowe i różne takie około religijne tematy, bardzo dużo ciekawych rzeczy, pogłębić swoją duchowość i poszerzyć wiedzę też religijną. Tak? Szczególnie ciekawy temat trafiłeś ty w 2016. Wtedy to było o sądzie ostatecznym i przyjściu... Tak, tak. Było dużo o czasach ostatecznych tematów. Także wtedy się można było dowiedzieć dużo na temat właśnie sądu i na temat tego, jak będzie wyglądała rzeczywistość po sądzie. I też jakby to nas nastrajało do tej pielgrzymki, bo każdy przed tym sądem z nas stanie. No to jest naturalne, że jak ktoś myśli o swojej śmierci i przyszłych rzeczach, to z automatu aż ma takie wewnętrzne poczucie, że chce więcej się przyłożyć do tego swojego zbawienia, tak? Zgadza się. Także tutaj jakby tę pielgrzymkę możemy ofiarować w intencji pokutnej, też ona jest obiektywnie w intencji pokutnej zawsze, bo pielgrzymka na tym polega, ale dodatkowo możemy jeszcze dołożyć do tego jakąś intencję, do tego zaraz przejdziemy. No i cały ten czas mamy wypełniony modlitwą, ale też, co ciekawe, poznajemy bardzo dużo osób związanych z tradycją. To jest też bardzo istotne, bo co innego jest, jak się siedzi w internecie i tylko czyta na ten temat lub słucha na różnych kanałach, gorszych czy lepszych, a co innego jest, jak się przebywa z ludźmi, rozmawia z nimi, też się zobaczy, że różni, naprawdę bardzo różni ludzie należą do tradycji i mają bardzo różne podejścia do bardzo wielu rzeczy. A i co ciekawe, to na pielgrzymce tradycyjnej też jest duży przekrój wieku. No prawda, no od zupełnie małych dzieci do tak naprawdę emerytów w podeszłym wieku. Tak, tak. No, więc nawet to mnie zdziwiło, że aż tyle osób starszych może pielgrzymować i daje radę, tak? Tak, tak, tak. No to jest też jakby, skoro starsze osoby mogą, to ty też możesz, ty to oglądasz. Idąc dalej, w każdym razie pielgrzymka, no to jest naprawdę przeżycie bardzo, bardzo intensywne, ale też bardzo dobre. I ja na przykład w pierwszej pielgrzymce swojej w 2016 roku szedłem właśnie w intencji akurat wtedy rozeznania powołania. I co ciekawe, tam na ostatnim czy przedostatnim dniu pielgrzymki moja żona dodała mnie do znajomych na Facebooku i tak się poznaliśmy po części, a to przez za pośrednictwem mojego starego kanału na YouTubie, który jeszcze tam jest i jest filmik Dlaczego nie jadę na SDM, ona ten filmik obejrzała, Natalia ten filmik obejrzała i mnie dodała do znajomych, bo zobaczyła, że jest ten z Piastowa, tak samo jak ona się z Piastowa sprowadziła dosłownie miesiąc wcześniej, tak? Tak, tak, tak. Więc to było takie coś, taka wcześniej... intencja, która się szybko spełniła w trakcie jeszcze filmu. Tak, wcześniej byłam w Piastowie, bo uczestniczyłam jeszcze w Światowych Dniach Młodzieży, więc akurat trafiłam na filmik Dlaczego nie należy jechać na Światowe Dni Młodzieży. Zobaczyłam, że autor filmiku też jest z Piastowa i miałam z nim kilku wspólnych znajomych już wtedy, także uznałam, że dodam go do znajomych. No i tak jakoś się potem się okazało, że mieszkamy w tym samym bloku, tylko w osobnych klatkach. Tak. I pojechaliśmy pierwszy raz na mszę trydencką i tak to dalej się potoczyło. Ale to już historia jest na inny temat. Tak, ale właśnie tutaj chcemy zaznaczyć, że wierzymy, że pielgrzymka w dużym stopniu przyczyniła się do tego, gdzie teraz się znajdujemy. Tak. I tutaj jest potwierdzenie jakby, że jeżeli szukacie swojej drugiej połówki, być może to jest droga. Tak, nie, inna sprawa. Nie tylko w tym sensie, że można kogoś spotkać na pielgrzymce, bo to też tak, jak bo tam jest bardzo dużo osób też. Bardzo dużo kobiet pielgrzymuje, tak? I mężczyzn, także i to w młodym wieku także, kawalerów, panien, więc jak najbardziej, jeśli ktoś poszukuje swojej drugiej połówki, to myślę, że pielgrzymka jest bardzo dobrym miejscem ku temu, ale jeśli tam się tej osoby nie znajdzie, to zdecydowanie ten trud, który na pielgrzymce się przechodzi, jak najbardziej warto ofiarować w jakiejś konkretnej intencji z prośbą o jej spełnienie. A jak ktoś nie rozeznał jeszcze swojego powołania, go nie realizuje, bo każdy jest obiektywnie powołany czy do małżeństwa, czy do życia zakonnego, czy kapłańskiego, tak? Jeżeli ktoś nie rozeznał jeszcze tego powołania, to na pewno taka pielgrzymka pomoże to troszeczkę poukładać, nie tylko rozumowo, ale też duchowo. I rozeznać to, w którą stronę należy pójść. Nawet jeżeli nie znajdziesz tam swojej drugiej połówki, to być może rozeznasz, że twoje powołanie jest inne. Także oczywiście. To jest, myślę, że też pomocne i układa duchowo to życie, tak? Zdecydowanie, bo pielgrzymka też, trzeba pamiętać, warunki, które są na pielgrzymce, bardzo, bardzo mocno sprzyjają jakby wzrostowi tej uwagi duchowej. Mhm. W życiu, jak ktoś cały czas pracuje, zajmuje się rodziną, jak ktoś dopiero dąży do rozeznania powołania, tak? No to jak się zajmuje życiem, czy tam nauką, pracą,
to często jest bardzo zabiegany po prostu, tak? Mhm. I nie ma tyle czasu, żeby poświęcić się tym rzeczom duchowym. Bez fizycznej możliwości. Tak, no właśnie. Więc no pielgrzymka, ten tydzień po prostu, żeby więcej, no tydzień z kawałkiem, tak? Mhm. Żeby poświęcić więcej czasu, więcej uwagi na modlitwę i na te sprawy duchowe jest jak najbardziej bardzo pożyteczny w tej kwestii. No tak, myślę, że bardziej pożyteczny niż cokolwiek duchowego, co przeżyłem w życiu, to muszę przyznać. Tak, ja mam to samo odczucie, zdecydowanie, chociaż ja nie byłam nigdy też na żadnych rekolekcjach, więc może ciężko jest porównać to, ale zdecydowanie pod względem duchowym to pielgrzymka jest najbardziej chyba owocnym czasem, jaki tak, kiedykolwiek tak. miałam okazję doświadczyć. Tak, muszę przyznać, że ta pielgrzymka mi jedna i druga dała mi bardzo dużo wiedzy, ale też jakby poukładania wewnętrznego, tak, tego duchowego poukładania i też zrozumienia pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o wiarę samą. Tak, i w tym w ogóle też bardzo pomaga nie tylko taka atmosfera czysto duchowa, ale też to, że mamy po prostu do czynienia z ludźmi, którzy są o podobnych zapatrywaniach, też starają tak. się żyć po katolicku, że mamy też właśnie do czynienia z tą taką atmosferą i religijną, i patriotyczną, że możemy porozmawiać z kapłanami, którzy też pielgrzymują. Także po prostu pielgrzymka to jest takie miejsce, gdzie żyjemy w taki sposób, jak powinno się żyć na co dzień, a nie ma takiej możliwości ze względu na to, jak wygląda świat. Mhm, dokładnie. No to chyba te, takie ogólne wrażenia o pielgrzymce to są. To teraz przejdźmy do pielgrzymki tradycyjnej. Dlaczego pielgrzymka tradycyjna? Tak jak zaznaczyliśmy na początku, pielgrzymka ma na celu pokutę. Celem pielgrzymki jest pokutowanie. Spójrzcie sobie, jak wyglądają przeciętna grupa pielgrzymkowa. Akurat my wtedy szliśmy w ramach tej biało-czarno-czerwonej, czyli pielgrzymki, która szła razem z całą grupą, jakby z całą dużą grupą warszawskich pielgrzymek, tak? Mhm. I tych grup było bardzo dużo. Nie, było podejrzane, nie, jedna może taka była, ale to nieważne. 90% tych grup, które tam były, to były jakieś wesołkowate piosenki z gitarą, tańce, śpiewy, zabawa, dyskoteka wieczorem i tak to wygląda. I jak to się ma do pokuty? No nijak tak naprawdę. Ciężko jest wyrastać, pokutować, chodząc na dyskotekę. Tak, to można byłoby uznać, że pół Warszawy pokutuje co sobotę, tak? W ten sposób. No niestety, to atmosfera tych pielgrzymek, to jest pierwszy argument, ale atmosfera tych pielgrzymek kompletnie nie jest pokutna. Więc to jakby samo w sobie nie spełnia warunków pielgrzymki. To jest tego jedno, a jeszcze w jaki sposób to wpływa na życie duchowe no tak. tych osób, to już jest w ogóle totalna porażka. I też na świadomość religijną jako taką, tak. bo przecież pamiętasz, spotkaliśmy w 2017 członków grupy, to była grupa czarna. Chyba, możliwe. Tak no, mi się wydaje. Zresztą chyba też grupa czarna miała taki przebój znany sprzed roku. A, dobra, nie będziemy tutaj. No, nie będzie. Przeróbka piosenki. Tak. To właśnie spotkaliśmy osobę z grupy czarnej, tak mi się zdaje, że to była czarna, i my mówiliśmy, co. Nie pamiętam zupełnie kontekstu, pamiętam tylko tyle, że nas podwozili samochodem wtedy. Tak, bo podjeżdżaliśmy jakiś tam odcinek, tak. no. W jakim kontekście to było, nie do końca pamiętam, ale mówiliśmy właśnie coś o charakterze pokutnym pielgrzymki, a wtedy ta osoba spytała. A co jeśli idzie ktoś w intencji dziękczynnej? A, było, tak. Pamiętasz, nie? Tak. No, więc widać, że po prostu ta świadomość religijna jest tak niska w tych grupach. Oczywiście to tylko jeden przykład osoby jak najbardziej, ale trzeba mieć świadomość, że po prostu to, co dookoła się dzieje, to, co dookoła się wydarza, jaka atmosfera panuje go dookoła, to ma gigantyczny, kolosalny wpływ właśnie na to, w jaki sposób ludzie kształtują swoje pojęcie na temat spraw duchowych. Tak. No i jeszcze msza święta, tak? Msza święta oczywiście na pielgrzymce nietradycyjnej, to jest msza nowa. A ta msza nowa, sam fakt, że jest msza nowa już jest niedobry, tak? Bo nowa msza nie wyraża tego, co powinna msza wyrażać, tak jak msza trydencka. Zresztą to chyba wiecie, że tak. my jesteśmy osobami po stronie mszy tradycyjnej i naszym zdaniem nie powinno nigdy się wydarzyć w historii Kościoła nic takiego jak nowa msza. Tak. Ale nawet jak na standardy nowej mszy, to chciałem dodać, to ta nowa msza, która jest w trakcie pielgrzymek, to jest aberracja totalna, to mogę tak to nazwać. Nie, my parę razy mieliśmy tak, bo nasza grupa szła oczywiście w tymi grupami, ale my na tę mszę nie chodziliśmy, bo wiadomo, my mieliśmy swoje msze osobne tak, w tradycyjnym to rycie. Właśnie tak, bo tam wszystkie grupy to miały wspólne takie, wspólne msze, w trakcie marszu. I czasami była też taka dygresja mała, że my jak mieliśmy mszę, to pozostałe grupy szły i potem musieliśmy to nadganiać, więc można to traktować jako dodatkową pokutę, bo na przykład nie mieliśmy postoju, musieliśmy iść ciągiem 14 km na przykład, tak? Ale to dygresja. Wracając do tych nowych mszy. Były takie postoje, gdzie my sobie odpoczywaliśmy, a w tle tam się odbywała msza nowa, tak? Gdzieś tam dalej.
I czasami było widać, zwłaszcza ta ostatnia msza już pod koniec pielgrzymki, to była tragedia. Tam grali coś w stylu Mocnych w Duchu, takie hity. Wyszonej flagowej? Tak. A, biegali z flagami w trakcie mszy wkoło tego ołtarza, który tam niby był. Tak, to oczywiście msza była na ołtarz. Zewnątrz, tak. Na jakiejś górze chyba, tak? Tak, na jakimś wzgórzu i oni wzdłuż tego wzgórza, z góry na dół i z dołu do góry biegali z flagami w koło, jakieś tam cuda niewidy robili, nie wiadomo co. Coś, będąc na pokutnej pielgrzymce, uczestnicząc w takiej mszy i jeszcze robiąc takie rzeczy, które, nie wiem, nie przystoją w ogóle w trakcie pielgrzymki, a podczas mszy tym bardziej, bo to jest jakby Pan Jezus chodził, umierał na krzyżu, a myśmy w koło sobie biegali i się cieszyli i śmieszkowali, to jest w ogóle nie na miejscu kompletnie, to jeszcze to dodatkowo potęguje to, że nie rozumiemy kompletnie wiary katolickiej. Tak? Po takiej pielgrzymce. No bo co? Tutaj sobie śpiewamy, tutaj jest dyskoteka, tutaj pogramy na gitarkę i bo przerabiamy jakieś hity popowe na piosenki religijne, a potem jeszcze pobiegamy z flagami, jak Pan Jezus umiera na krzyżu. To taki człowiek, który chodzi na coś takiego, nie może po prostu wykształcić prawidłowo zmysłu katolickiego. Nie może. Nie wiem, co zrobił. Zawsze coś będzie nie tak. Tak? Nawet jakby najwięcej czytał jakichś tam pokutnych dzieł i tak dalej, to samo czytanie bez praktyki tak, nic nie to da. Tak, to wtedy to jest tak... To słowo akurat funkcjonuje często w środowiskach katolickich, kiedy mówią o właśnie tych modernistycznych trendach, gdzie tutaj jest akurat bardzo trafne, że taki człowiek żyje faktycznie w schizofrenii. No tak, tak. Gdzie z jednej strony czyta, jak powinien prowadzić życie duchowe i gdzie jest właśnie bardzo dużo pokuty i umartwienia, a z drugiej strony no, ma takie właśnie aberracje, jak ta msza z radością, flagami i pielgrzymka, której zabarwienie zmienia się z właściwego, czyli pokutnego, na spotkanie jakieś towarzyskie, spacerek towarzyski z Warszawy do Częstochowy, gdzieś tam w tle z jakimiś piosenkami, gdzie są wspomnieni Pan Jezus i Matka Boża. Tak. Fajnie, i nie ma jest to w ogóle przyjemnie, miło i wszyscy tak. się kochamy i sobie pójdziemy i będzie fajnie. Tak. To jest mniej więcej taka atmosfera tych pielgrzymek. To bardziej jest taka kolonia przechodnia. Tak. No tak, taki wyjazd, powiedzmy, zorganizowany tylko pierwszy. No. Żeby było fajnie i przyjemnie nam. Z pielgrzymką nie ma to wiele wspólnego. Tak. Dlatego zachęcamy Was, jeżeli wybieracie się na pielgrzymkę, zachęcamy Was jak najbardziej do pójścia na pielgrzymkę i na pójścia na pielgrzymkę tradycyjną. Teraz ona nosi inną nazwę. Tak. Ale nie pamiętam jak. Nie pamiętam też, ale to wyświetlimy napis, tak niebawem, tutaj na ekranie. Chyba pielgrzymka tradycji łacińskiej. Możliwe. Na Jasną Górę. Ale jeżeli nie, link na Facebooku, link do strony tej pielgrzymki na Facebooku też wrzucimy w opisie. W opisie. Tak. Tak, tak. I teraz tylko jeszcze na końcu dopowiem, tak. Cała pielgrzymka jest mega męcząca, ale też bardzo warto pójść na tę pielgrzymkę, bo ona daje więcej niż nam się wydaje. Ale w momencie, kiedy się wchodzi już na ostatni odcinek, no Przeprosznej Górce to się nazywa, i zobaczy się Jasną Górę już w tle, to nagle wszystkie siły wracają. To jest jeden z najprzyjemniejszych w ogóle momentów, jakiego można doświadczyć w życiu, tak? Tak, zdecydowanie. Jest taka właśnie tradycja w tradycyjnej pielgrzymce, że na Przeprośnej Górce wszyscy klękają w stronę Jasnej Góry skierowani i śpiewają Salve Regina. I to jest bardzo moment piękny, taki bardzo wzruszający. Tak, bardzo wzruszający i taki, że daje nam do zrozumienia, że ten cały wysiłek podjęliśmy, ale w końcu już jesteśmy na ostatniej prostej. Tak. I zaraz będziemy tam na Jasnej Górze, gdzie zdążamy do Matki Bożej, do której też zdążamy w całym życiu. Po to, żeby po śmierci się z nią spotkać w niebie. I zostać tam w niebie. Tak. Jeżeli to życie dobrze przeżyjemy, no. Zgodnie z przykazaniami i sakramentami. Także to jest takie jakby namiastka tego, co człowiek idący do nieba może poczuć. Tak, tak, bo pielgrzymka też jakby symbolicznie ma pokazywać, że jesteśmy tutaj przechodniami. Tak, 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 tak. Na ziemi jesteśmy pielgrzymami i zdążamy do nieba. Tak. No. I myślę, że chyba tym akcentem powoli będziemy zamykać, takim pozytywnym. Także polecamy serdecznie pielgrzymkę i każdemu, kto... chce iść na pielgrzymkę i ma jakieś wątpliwości, mówimy, że nie ma co mieć wątpliwości. Ja miałem największe wątpliwości z Was wszystkich, a ja przeszedłem tę pielgrzymkę. Tak. I polecamy też zaopatrzyć się w dobry namiot, bo to jest bardzo ważne. Tak, a to takie jakbyście mieli jakieś porady praktyczne, bo mamy tych porad troszeczkę, to możecie do nas napisać na maila, po prostu macie maila w opisie. Tak, filmu. Tak. Bo tutaj nie jest film o poradach praktycznych, tylko bardziej o takich duchowych rzeczach, które są w pielgrzymku. No i dobrze, jeżeli dotrwaliście do końca,
Napiszcie w komentarzu, idę na pielgrzymkę, nawet jeżeli nie idziecie, to przynajmniej na duchową pielgrzymkę się wybierzcie. A właśnie, bo to też jest ważne, że w tej tradycyjnej pielgrzymce, jeśli ktoś nie może pójść fizycznie, to może wziąć udział duchowy i wtedy po prostu tam zobowiązuje się do kilku odmawiania rzeczy. Modlitw. Do odmawiania modlitw, tam uczestniczenia w mszy, jeśli ma taką możliwość, oczywiście każdego dnia pielgrzymki. I ta osoba wtedy korzysta ze wszystkich duchowych dóbr pielgrzymki, tak? Czyli jeśli jakaś msza jest odprawiana w intencji pielgrzymów, to taka osoba też jest objęta tą modlitwą liturgiczną, więc warto zdecydowanie. Tak. Także jeżeli dotrwaliście, to napiszcie, idę na pielgrzymkę. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy Was i do następnego odcinka. Cześć. Cześć.